dwójki zatytułowanym 997. To nic innego jak numer telefonu do pogotowia milicyjnego. Program ma na celu pokazanie Państwu pracy milicji, a ściślej pracy służby kryminalnej. Proszę Państwa, tak w październiku 1986 roku zaczął się pierwszy program z cyklu 997. Minęły 4 lata. Michał, ile to programów? Przygotowaliśmy dla Państwa blisko 60 programów, oczywiście wliczając specjalne wydania specjalne. Zaprezentowaliśmy to, próbowałem podliczyć, ponad 300 różnego rodzaju spraw. Ja tutaj podliczyłem, że wykryliśmy z tych 300 spraw około 100. To znaczy nie my wykryliśmy. No nie my dzięki pomocy, byśmy wykryli. Państwo spowodowali, że niektóre sprawy znalazły szczęśliwe rozwiązanie, jeśli w ogóle można w takim kontekście o tym w ten sposób mówić. Myślę, że nie powód, abyśmy obchodzili jakiekolwiek uroczystości. Zwłaszcza, że klimat nie jest potem. Natomiast Michał, ja w zeszłym miesiącu apelowałem do Państwa o listy na temat innej formy, którą próbowaliśmy przedstawić w naszym programie, formy reportażu, a nie jakiejś precyzyjnej rekonstrukcji zdarzeń, jak opinia telewizji. Przypomnę, że w poprzednim programie zaprezentowaliśmy Państwu reportaż telewizyjny dotyczący zabójstwa księdza w województwie radomskim. Muszę powiedzieć, że zdecydowana większość z Państwa, którzy zechcieli napisać do nas, czy też zadzwonić, jest za naszą tradycyjną formułą, za rekonstrukcją zdarzeń. I tę rekonstrukcję w naszym programie kontynuować będziemy. I kontynuując, proszę Państwa, tę rekonstrukcję, zapraszam już do aktualnego programu, a zapraszam Państwa w województwo koszalińskie, ściślej do Białogardu. Białogard, jedno z większych miast województwa koszalińskiego. O tyle charakterystyczne, że znaczna część mieszkańców tego miasta to radzieccy żołnierze i ich rodziny. Tu bowiem stacjonują jednostki północnej grupy wojsk ZSRR. Tu też mieści się należący do nich ogromny szpital. Fakty te będą miały niewątpliwie znaczenie dla zdarzeń, które zrekonstruujemy. Jest 1988 rok, Białogard, ulica Moniuszki. Położona nieopodal szpitala wojsk radzieckich. Tu, w domku jednorodzinnym, pod numerem 24, mieszka pani Janina Heisler. Niedawno ukończyła 69 lat. Choć jest mężatką, żyje w separacji z mężem. Sama zajmuje 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze, mąż zaś mieszka na strychu. Tak trochę tych alfonsów swoich sprowadzać tutaj. I ciągle tutaj hałaty, ja nie mogę spać, nie mogę spać wcale tutaj. U mnie, awantury. Cholernik jeden. Nie do rzadkości należą rodzinne utarczki państwa Heislerów. Jak mówią sąsiedzi, pani Heisler na starość troszkę zdziwaczała. Zerwała wszelkie kontakty ze znajomymi, stała się nieprzyjazna dla sąsiadów. Wtajemniczeni twierdzą, że handluje wódką. Często też widziana jest pod rosyjskim szpitalem, gdzie handluje winem własnej roboty. Wino. Dobre wino. Nie, a wódka jest u ciebie. Wino. Złoto, ty imię jesz. A jakie złoto ciebie interesuje? Kolczyki, kalco, obrączka. A skąd chcesz? Mnogo. No, mnie ci pierwnie, no ja poproszę moich друзей, może. O! A nie może być. A ty gdzie żyjesz? Ty uważaj, ty. 200-300 metrów, o tam taki domek, siebie, tam. Da? O, ja mieszkam, no. Aha. To tam. Przynieś, nie? Jest 15.
Kto ci się stał? O Jezu! W mieszkaniu znajduje zwłoki małżonki Janiny. Pan wszedł do przedpokoju, czy tak pan zastał żonę w tej chwili, jak pan widzi? Tak leżała, tak jak teraz. Czy pan coś w ogóle rusza? Nie, w ogóle nie rusza. Oględziny miejsca zbrodni oraz sekcja lekarska pozwoliły na postawienie hipotezy, że morderstwa dokonano 3 dni wcześniej. Przyczyną zgonu było zachłyśnięcie się krwią jako następstwo ran kłutych szyi. Coś, co może wskazywało na penetrację? Czy pan coś jakichkolwiek przedmiotów dotykał? Nie, nie dotykałem żadnych przedmiotów. Zobaczyłem i zaraz powiadomiłem milicję. Czy coś brakuje w mieszkaniu? Ja nic nie, to nie wiem, co ona miała, ta choroba. Co ona miała, to ja nie wiem, co ona miała. To mogę tutaj zobaczyć. Ważnym było ustalenie motywu zbrodni. Wątpliwym wydawał się być motyw rabunkowy, gdyż w mieszkaniu znaleziono wiele wartościowych przedmiotów. Jednym z przyjętych motywów był seksualny, gdyż zwłoki Janiny Heisler były częściowo obnażone. No jest tutaj dosyć dużo złota. Najprawdopodobniej. No to ja nie wiem, ona skąd się ona zawsze handlowała, no nie wiem, skąd ona to zbierała, to jeszcze zbierała to złoto, to ja nie wiem, skąd ona to ma, ale co to jest za złoto, to ja nie wiem, co to jest za złoto. Czyli pan nie wie, co to jest za złoto? Nie mogę powiedzieć tego, skąd ona ma to złoto. Przyjęto też kilka hipotez dotyczących sprawcy zabójstwa. W jednej założono, że morderstwa dokonał żołnierz radziecki z jednej ze stacjonujących tu jednostek. Kto tam? Pan Jadkroj. Kto? To ja, chciał pan jutro pokupić. Co? Ja po wodku przyszłam. Po jaką wodku? No to teraz do bary pan idzie. Alo, po nocy? No, a? No to ja kalcopy nie oczyszczę. Kalco? No, no. Wszedł podstępem do mieszkania Heislerowej, a następnie zaatakował staruszkę. W innej wersji przyjęto, że sprawcą jest mieszkaniec Białogardu, który niejednokrotnie był w mieszkaniu Janiny Heisler. Nie. Nie. Co chcesz? Pani Aniu, jakieś pointerka może, coś takiego? No dobra. Czekaj pan. O, się zaciął. Chodź pan. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pan sobie poczekaj. Wielomiesięczne działania milicji z Białogardu i Koszalina nie przyniosły rezultatu. Sprawcy zbrodni nie ustalono. Mijają 2 lata. Jest 1990 rok. Zdarzenia, które teraz zrekonstruujemy, miały miejsce niespełna 300 metrów od domu przy ulicy Moniuszki, w którym zamordowano Janinę Heisler. Tu, przy ulicy Nowowiejskiego 6B, mieszka 82-letnia Maria Linkowska. Pani Maria, od wielu lat żyjąc samotnie w maleńkim mieszkaniu wśród sąsiadów, uchodzi za osobę zamożną. Być może dlatego, że posiada w USA rodzinę, otrzymuje także stosunkowo wysoką emeryturę. Dziwić zatem może tryb życia pani Linkowskiej. Prawie codziennie przegląda wszystkie okoliczne śmietniki, zupełnie niepotrzebne rzeczy, gromadząc w domu. Jak twierdzą sąsiadki, pani Linkowska zupełnie zdziwaczała. Trudno z nią nawiązać kontakt. Kosztuje, no 20 złotych dałam. Nie, to jest 2-300 chlebek kosztuje. To za 20 nie można? Nie. Oj, Jezu, co za ludzie, no 20 złotych pani to jest. Ja wiem, że 20, ale 2-300 chlebek kosztuje. Ale chleb chciałam kupić. Nawet bułeczki pani nie kupi.
Jest 12 lipca 1990 roku. Do pani Linkowskiej wybrała się jej sąsiadka. Pani Linkowska! Pani Linkowska, co się z panią stało? Proszę pani, pani Linkowska! W mieszkaniu znajduje martwą Marię Linkowską. Tu, podobnie jak w przypadku zabójstwa Janiny Heisler, trudno o ustalenie motywu zbrodni. Mieszkanie było splądrowane, pełno śmieci, różnego rodzaju desek, kawałków drewna. Kobieta leżała na tapczanie, uduszona kolanem. Sprawca połamał jej żebra. Wielokrotnie zranił nożem. Zwłoki znajdowały się w daleko posuniętym rozkładzie po kilku dniach leżenia w bardzo ciepłej i dusznej atmosferze. Przyjęto hipotezę, że morderca musiał śledzić swą ofiarę i wejść z nią do mieszkania. Tu też przyjęto wersję, że obok Polaka zbrodni tej mógł dokonać obywatel Związku Radzieckiego. Panie inspektorze, 2 lata minęły od jednego zdarzenia do drugiego, a wyłączycie te zbrodnie. Jakie uzasadnienie? W obu przypadkach sprawca działał w podobny sposób. Bił, a następnie przybijał nożem ofiary. W obu przypadkach były to 2 starsze panie, mieszkające niedaleko siebie. W obu przypadkach sprawca szukał łupu przestępczego złota, drogocennych kamieni, dolarów, innych walut. A czy znalazł? Prawdopodobnie znalazł. Wiemy to z przekazu ustnego. Fakty tego nie potwierdzają, ale mam takie informacje. Panie inspektorze, w komentarzu mówiło się, że ewentualnie wchodzi w grę motyw seksualny. Jak się to ma do faktów dzisiaj już znanych, bo materiał kręcono kilka miesięcy temu? Tak, w obu wypadkach tak to wyglądało. Jednak jesteśmy zdania, że sprawca chciał zasugerować motyw seksualny, a faktycznym motywem to był rabunkowy, po prostu z celem działania sprawcy było uzyskanie łupu przestępczego. Nie potrafimy określić wartości tego, co zabrał. Trudno powiedzieć. U ofiary pierwszej znaleziono około 40 milionów różnych rodzajów wartościowych przedmiotów. Natomiast uważamy, że prawie tyle chyba samo zginęło. Jeśli chodzi o drugą ofiarę, przypuszczamy, że zginęły tam złote obrączki, złoty pierścień z czerwonym oczkiem, prawdopodobnie dolary. O co chcielibyśmy zatem prosić telewizor? Telewizor z okolic Białogardu, z samego Białogardu i z osiedla Chopina. Prosimy o informację, kto mógł spotkać się z osobami, które usiłowały zbyć złoto, obrączki, pierścienie, ewentualnie złote monety, jak również naszyjniki złote. Ponadto również osoby te mogły usiłować zbyć dolary. I ruble chyba też. I ruble. Z tym, że to jest strasznie trudne zadanie, czy tam prośba telewizji, jako że Białogard z okazji obecności wojsk radzieckich, chyba handel złotem jest rzeczą powszechną. Tak przypuszczamy. Niemniej jednak chodzi tutaj o dość krótki termin. Po jednym zabójstwie. Tak, po 8 lipca 1990 roku i krótko po 13 czerwca 1988 roku. I proszę państwa, jeśli ktoś mógłby jeszcze udzielić informacji o
osobach, które widziały kogoś podejrzanego wchodzącego bądź wychodzącego z mieszkań, adresów domów, które podaliśmy. Prosimy o kontakt z Komendą Miejską w Białogardzie, telefon 2461, 2461 w Białogardzie, nasz numer telefonu 601 61 61 i w każdym mieście telefon 997. Tyle z województwa koszalińskiego, a Państwa zapraszam do Warszawy. Było to 4 maja 1990 roku. Sąd rejonowy dla Pragi Południe, mieszczący się w kompleksie budynków sądowych w Warszawie przy ulicy Świerczewskiego. Za chwilę rozpocząć się ma rozprawa przeciw praskiemu złodziejaszkowi, który odpowiadać będzie za włamania do sklepów. W sprawie tej oskarżać ma prokurator Elżbieta Majewska-Szostakiewicz. Rozprawa miała rozpocząć się o godzinie 10. Co jest, pani prokurator, że nie przyszła jeszcze, upłynęło już 10 minut, jeszcze jej nie ma? To ja sprawdzę, pani sędzia. Pani prokurator się nie stawiła. Dzwoniliśmy do prokuratury i do domu, nie wiedząc, co się stało. Wobec nieusprawiedliwionej nieobecności prokuratora odwołuję sprawę. Termin zostanie wyznaczony z urzędu. Sytuacja ta wywołuje zdziwienie, gdyż prokurator Majewska należy do osób szczególnie zdyscyplinowanych. Gdyby coś jej wypadło, na pewno zawiadomiłaby sąd. Spróbujemy zrekonstruować zdarzenia poprzedzające nieodbytą rozprawę sądową, na której stawić się miała prokurator Majewska-Szostakiewicz. Pani Elżbieta od kilku lat pracowała w prokuraturze rejonowej dla dzielnicy Warszawa-Praga Południe. Zajmowała się drobnymi przestępstwami kryminalnymi. Wiem, że pana w tym dniu, w tym miejscu nie było o tej porze. Ale ja tu jestem przesłuchiwany jako podejrzany, czy jako świadek? Jako świadek. Aha, jako świadek. No to może byłem, no to ja muszę koniecznie, a jak nie powiem, czy byłem, to co mi grozi? Nic panu nie grozi. Panie, ja nie widziałem, żeby się ktoś włamał, a poza tym wie pani, ja powiem, że widziałem, a potem oni będą mnie ganiać po ośrodku. Proszę się zastanowić, panu też kiedyś się mogą włamać do samochodu i będzie pan szukał pomocy u nas. Niech pan dzisiaj pomoże komuś innym. Od 1989 roku pani Elżbieta Majewska zamieszkiwała wraz z mężem w Radości w willi przy ulicy Panny Wodnej 37A. Ten okazały bliźniak budowali przez kilka lat. Irka? No, to ja. Tak. No sama, co? Jutro. Może być o 9. Ostatni okres czasu nie należy do najlepszych dla pani Elżbiety. Jej małżeństwo praktycznie rozpadło się. Państwo Szostakiewiczowie żyją w separacji. Nie ma sprawy. Tak. Jest 2 maja 1990 roku, około godziny 16. Pani Elżbieta kończy pracę w prokuraturze Warszawa-Praga Południe. Później pojawia się w domu. Około godziny 19 wychodzi do sąsiadki mieszkającej w drugiej części bliźniaka. Wybudowaliśmy, wydawać by się mogło, że będzie jakaś po co żyć i będziemy go urządzać razem i tak się cieszyłam z tego domu i nie wiem, co robić teraz. I nic nie lepiej? Nie. No, ciągle o rozwodzie się mówią, jak i to jakiś panienek wydzwania przy mnie. O czym tu mówić? I nie ma żadnej już szansy? No, ja bym chciała.
Dziękuję ci bardzo, nie odprowadzaj mnie. U koleżanki pani Elżbieta przebywała do godziny 0:30 dnia następnego. No, to dobranoc, moja droga. Tak się cieszę, że sobie porozmawiałam z wami. Dziękuję ci. Do widzenia. Z relacji męża pani Szostakiewicz wynika, że spał on w czasie, kiedy powróciła do domu. Nad ranem, przypomnijmy, 3 maja tego roku mąż wyjeżdża z domu przy ulicy Panny Wodnej 37A. Wyjechał Fiatem, którego prezentujemy na zdjęciu. Prosimy o kontakt z naszym programem osoby, które być może tego poranka widziały jadącego pana Szostakiewicza. Po tej nocy już nikt nigdy i nigdzie nie widział pani Elżbiety Majewskiej-Szostakiewicz. Zaginięcie żony mąż zgłosił milicji w tydzień później. Proszę państwa, pana komisarza Panka widzą państwo po raz, który przed chwilą widzieliśmy go jako męża zaginionej pani prokurator. A teraz w faktycznej roli prowadzącego sprawę tego zaginięcia. Proszę państwa, nie zaskoczę ani państwa, chyba ani pana pytaniem, które zwykle w takich sprawach zadaję. Sądzicie, że pani prokurator zaginęła, straciła pamięć, czy też, że to zabójstwo? Była to jedna z wersji śledztwa przyjęta, była jednocześnie prowadzona sprawa poszukiwawcza. Niestety do chwili obecnej nie dała żadnego wyniku. Sprawdzono wszelkiego rodzaju szpitale, NN zwłoki, zakłady psychiatryczne, osoby, które utraciły pamięć. Niestety nie możemy także znaleźć żadnej osoby, która miałaby kontakt z Zofią Majewską-Szostakiewicz po dniu 3 maja bieżącego roku. Czyli należy przyjąć ten najgorszy wariant, a mianowicie zabójstwa i co? W tej chwili, na dzień dzisiejszy, możemy powiedzieć, że przeprowadziliśmy wszelkie możliwe czynności w sprawie. Przeprowadzono penetrację domniemanego terenu popełnienia zabójstwa, pozbycia się zwłok. Odebraliśmy kilka sygnałów od obywateli, no raczej sygnały to były fałszywe, miejsca wskazane nam przez anonimowych. Niestety rozmówców nie podawały miejsca ukrycia zwłok. Zatem chcielibyśmy prosić telewidzów. Chcielibyśmy prosić telewidzów o nawiązanie kontaktu z nami wszystkich osób, które mogą wiedzieć o fakcie życia Zofii Majewskiej-Szostakiewicz po dniu 3 maja bieżącego roku lub też ewentualnie, które wiedzą, gdzie mogą znajdować się zwłoki. Lub widziały coś, co mogłoby naprowadzić was na właściwy widziały ślad, coś, co mogłoby nas naprowadzić. Przypomnij może adres. Zofia Majewska-Szostakiewicz zamieszkiwała w Warszawie w Radości, ulica Panny Wodnej 37A. Proszę państwa, ktokolwiek mógłby pomóc w tej sprawie, proszony za kontakt z Komendą Policji na Pradze Północ, telefon 603-65-83, 603-65-83 na Pradze, nasz telefon 601-61-61 i w każdym mieście telefon 997. I odejdźmy może na chwilę od tych najpotworniejszych zdarzeń przestępnych. Obejrzyjmy może materiał filmowy o przestępstwie, które nie jest tak groźne w skutkach, ale bywa bardzo dokuczliwe. Przenosimy się do Warszawy na dzielnicę Ochotę.
zbyt długo. Do spółki zaczęły przychodzić monity o niezapłaconych należnościach. Kierownictwo spółki postanowiło powiadomić policję o działalności Urszuli G. Pani pozwoli z nami. Proszę wziąć torbę, ubranie. Po co jest? Wyjaśnimy sobie w komendzie na Opaczewskiej. Ale ja nic nie zrobiłam, naprawdę ja... Proszę bardzo, wszystko sobie wyjaśnimy na miejscu. Proszę zabrać swoje rzeczy osobiste. Dowód osobisty. Nie wiem, w jakiej sprawie jest sprawa. No, wyjaśnimy na miejscu. Co chodzi? Pani Urszulo, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób dokonywała Pani zakupów towarów w Centrostalu dla spółki Jolimexpol? Na miejscu pobierałam zaliczkę w kasie i od razu przekazywałam swojemu dyrektorowi, który tak mi polecił. Ale kwity, którymi my tutaj dysponujemy, wypełniała Pani? Ja podpisywałam, tak, ale od razu ten kwit oddawałam też dyrektorowi, który miał właśnie wpłat. Czy również Pani wypisywała przelewy wpłat pocztowych? Tak, bo takie miałam zadanie. A kto dokonywał wpłat na poczcie? Dyrektor tylko. Tylko dyrektor. Pani nigdy... W czasie przesłuchań Pani Urszula całą winę zrzuciła na prezesa dyrektora spółki. Milicja i prokuratura nie dały wiary tym wyjaśnieniom, ale pani Urszula została zwolniona, a na przygotowywanej rozprawie sądowej będzie odpowiadać tak zwanej wolnej stopy. Nikt wtedy nie wiedział, że pani Urszula prowadziła w tym czasie inną działalność, korzystając z druków skradzionych spółce, z której później ją wyrzucono. Proszę panią, chciałabym się zorientować, jakie wyroby wytwarza Żul Bożanka. Chciałabym złożyć znaczy zamówienie. Znaczy konfekcję damską i galanterię. Takie sukieneczki mamy. W dalszej rekonstrukcji pokażemy tylko dwa z kilkunastu przedsięwzięć handlowych zrealizowanych przez panią Urszulę od marca do września tego roku na terenie różnych miast Polski. Rozpoczęło się to od warszawskiej spółdzielni Żoliborzanka. Z Żoliborzanki właśnie pani Urszula wzięła towaru za blisko 40 milionów złotych, posługując się zamówieniami z Jolimexu Polu i obiecywała przelew za 2 tygodnie. Mam taką wielką prośbę, czy pan mógłby mi zabrać towar? Tutaj czekam, samochód się popsuł, nikt mi nie chce pomóc. Dzwoniłam do swoich znajomych, ale też ich nie ma w domu. No dobrze, proszę bardzo. No, widzę pan trochę miejsca wolnego, dobrze? Mamy. Wie pan, to jest tutaj niedaleko na Żoliborzu, na ulicy Żoromskiego 17, tylko pod magazyn podjedziemy, dobrze? Dobrze. Bardzo panu dziękuję. Do przewozu towaru używa przygotnie, jak to się mówi, złapanych kierowców. W trasie zmieniała samochody, aby zgubić ślad, skąd i dokąd wiezie towar. Wtedy też...
reprezentuję piekarnię i chciałabym zamówić, tak jak z panią rozmawiałam, namioty. Proszę bardzo, pani usiądź. Dziękuję bardzo. A jakie namioty? Proszę panią, tak jak mówiłam, duże, z tropikiem, wieloosobowe. Ale z piekarni namioty? Proszę panią, no wie pan, mamy takiego obrotnego dyrektora, który organizuje wycieczki za granicę, przeważnie do Afryki. No i... Bogaty dyrektor. Bogaty dyrektor. No dobrze, bardzo proszę. Ja wyjdę na chwileczkę, żeby pani pokazali kolekcję namiotów, dobrze? Dobrze, bardzo dziękuję pani. Jest wreszcie początek września tego roku. Policja z warszawskiej ochoty trafia na ślad ukrywającej się od kilkunastu tygodni pani Urszuli. Będzie pani sprawa przedstawiona w programie 997. Chciałam zapytać, czy ma pani coś do powiedzenia na swoją obronę? Mam. Nie będę w ogóle nic mówiła, tak, dopóki nie spotkam się z adwokatem. Wiem tylko jedno, że jestem niewinna, że to wszystko robi prezes spółki. Której spółki? Nieważne. No, pani wie doskonale. Wiele firm poszkodowanych z pani powodu. Nie tylko jedna spółka. Ja zresztą napisałam oświadczenie, że ja się go boję. Obawiam się całej tutaj komendy. Kto ma znajomości? Kto ma znajomości w komendzie? Pani? Prezes. Mi się wydaje, że pani ma większe znajomości niż prezes, bo pani jest częstym bywalcem komendy. Chyba się pani pomyliła. Nie. Nie jedna spółka jest poszkodowana, jest wiele firm poszkodowanych. Czy pani wszystkich tu oskarża o złośliwość? Czy tylko jedną spółkę? Powiedziałam, że będę rozmawiała tylko przy swoim adwokacie. Proszę państwa, zwykle tego rodzaju rozmowy prowadzimy w naszym studio programu 997. Tę rozmowę rejestrujemy przed dniem emisji, jako że nie bylibyśmy w stanie nawet połowy tego towaru dowieźć do studia i tam państwu pokazać, a w końcu jest to dość istotne, jak ten towar wygląda. Poszukujemy, jak się za chwilę okaże, właścicieli tego towaru. Pani prowadzi tę dziwną sprawę. Zacznijmy może od pliku dokumentów, których niejedno biuro by się nie powstydziło. Co to są za druki? Są to dokumenty zabezpieczone w jednym z pomieszczeń piwnicznych przy ulicy Flory 5 w Warszawie. Znajdowały się one razem z towarem, który został wyłudzony z zakładów państwowych. I to są druki zamówień, są tak? Są to druki zamówień. Faktury, jakieś umowa tak. O pracę. Właściwie są to wszystkie dokumenty, którymi dysponuje dobry zaopatrzeniowiec. Aha. Co to jest? Polski Len, tak? Napisy? Len, tak. To są obrusy jakieś pewne? Polski Len.
zakłady przemysłu winiarskiego Żerardów, ulica Marchlewskiego 44. Jeszcze nie mamy zgłoszenia, że ta firma jest poszkodowana. Że nie dostała pieniędzy, tak? Przejdź może dalej. Tu jest jakieś nowe bogactwo. Są to artykuły jednej firmy, firmy z Łodzi. Firma Marko. Czy ta firma łódzka już wie o tym, że... Nie, jeszcze nie wie, jeszcze że nie zostało wie, odzyskane. Przejdźmy może jeszcze dalej. Tamto to zdaje się... Tu jest towar Milanówka z kolei. Przedstawiciele Milanówka. Milanówka, który zamówił ten towar. Ten towar, tak? Dla siebie, tak? Zaskoczeni byli, że w ogóle posiadamy ten towar, jako że na razie u nich braki nie wystąpiły. Jakieś buty widzę tutaj jeszcze? Również buty z Radoskuru, które również zostały zamówione przez Milanówek. A pokaż może... O czym Milanówek nie wie. Pokażmy może jeszcze przedmioty, które... Nie są zidentyfikowane, które nie mają właścicieli. Są to już takie drobne artykuły, są to farby, zeszyty. Pani Urszula, te zeszyty musiała gdzieś kupić również na fałszywe zamówienie. Na fałszywe szukamy producentów, czy sprzedających te wyroby, lub, prawda? Lub firmy, które trudnią się rozprowadzaniem tych rzeczy. I te zabawki tutaj również nie wiemy, kto jest producentem i... Proszę Państwa, posłuchajmy może teraz właścicieli tych wyrobów, przedstawicieli firm, których towary te się znajdują. Fakt, że dyskutowałam z nią, na co jej tyle namiotów. Do piekarni. Nie, po prostu, bo ona powiedziała, że tam jest, że dyrektora ma operatywnego, no i dla pracowników na wycieczkę organizują. Wyprawę na południe do Sahary, no. Konkretna Saharę. A czy pani Urszula nie wzbudzała... pewnej niepewności u was? Nie, bo ona się czuła bardzo swobodnie. Jeszcze zwiedziła naszą wystawę zakładową, bo ja mu powiedziałam, pani sobie wybierze, jakie pani namioty interesują. I gdyby były te większe, przypuszczałam, żeby te większe wybrała, tylko w magazynie nie było. Zjawiła się z zamówieniem z firmy Olympic Spol, podpisanej przez prezesa tej firmy, główną księgową, i poszła do magazynu wybrać sobie towar. Powiedziała, że otwiera sklep. Nowy sklep spółka otwiera. W Gołąbkach, to jest Ursynów, przepraszam, Ursus, zeszła do magazynu. Oczywiście towar został wybrany przez panią, przez przedstawicielkę tej firmy. Następnie pobrany, zapakowany. Dowiedzieliśmy się dopiero tydzień po tym wszystkim, gdy faktury doszły do firmy. Oczywiście prezes tej firmy zadzwonił do nas, informując, że firma ta towaru od nas nie kupowała. Podejrzewa, że jest to sprawa ich byłego pracownika, który u nich również już takie numery robił. Proszę Państwa, i jak zwykle w sprawach, w których prezentujemy oszustów, zwracamy się do pokrzywdzonych tych oszustów. W tym przypadku są to nie osoby prywatne, a instytucje. Mam nadzieję, że prezentacja zdjęcia oszustki pani Urszuli i towarów jeszcze niezidentyfikowanych właścicieli pozwoli na kontaktowanie się z prowadzącymi sprawę policjantami z Warszawy Ochoty. Telefon 603 73 55, nasz numer telefonu 601 61 61. Apelujemy również do kierowców, z których usług korzystała pani Urszula, którzy w przeciwny sposób wyładowywali towar na środku ulicy i odjeżdżali, nie dowożąc nigdy klientki do celu. I tyle z Ochoty. My zostajemy w Warszawie. Zapraszam Państwa na dzielnicę Praga Południe. Sławomir Samsel jest absolwentem Technikum Budowlanego w Ostrołęce. Od 1985 roku pracował jako glazurnik w przedsiębiorstwie budowlanym w Warszawie. W nagrodę za dobrą pracę w styczniu 1987 roku wyjechał na kontrakt do Związku Radzieckiego. Od 1988 roku znów jest w Warszawie. Pracuje w Betonstalu, prowadzi trochę samotnicze życie. Spotyka się jedynie z mężczyzną, którego portret prezentujemy. Dobra, to bądź o czwarty, ja będę czekał na ciebie. Dobra. Pan Sławomir od 1989 roku wynajmuje dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Chodeckiej 10 w Warszawie. Mieszka sam. Sąsiedzi nieraz widzieli, że czasami do tego mieszkania przychodzili mężczyźni. Prawdopodobnie od nich pan Sławomir kupował dolary. Zamierzał bowiem wyjechać do Holandii. Na pewno? Wiesz ode mnie, że są, nie? No dobra, zrobić coś do picia. No dobra, to zrób coś do picia.
sławy. Na podłodze w pokoju znajduje zwłoki Sławomira Samsela. Jak później stwierdzono, został on zamordowany tydzień wcześniej. Policja ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że krytycznego dnia odwiedził blok, w którym mieszkał Sławomir Samsel, mężczyzna, którego portret pamięciowy prezentujemy. Było to 5 lutego około godziny 8 rano, blok przy ulicy Chodeckiej 10 w Warszawie. Może ktoś rozpoznaje tego mężczyznę, może widział go ktoś z Państwa 5 lutego w bloku lub jego okolicach przy ulicy Chodeckiej. Przyjęto wersję, że mężczyzna ten był w mieszkaniu Sławomira Samsela. Tam stoi przy samochodzie. W trakcie rozmowy nieznany nam mężczyzna zadał kilka ciosów tępym narzędziem, a następnie skrępował swoją ofiarę i uduszył. Co ty robisz? Gdzie są dolce? Jakie dolce? Gdzie są dolce? Masz dużo dolce, za granicę wyjeżdżasz. Gdzie są dolce? Oddaj dolce. Zabójca skradł z mieszkania dwukasetowy radiomagnetofon typ MW-170L numer 70-11-401 oraz większą ilość marek i dolarów. Proszę Państwa, sprawę zabójstwa Samsela prowadzi również komisarz Panek, albowiem obciążenie sprawami w komendach dzielnicowych policji jest znaczne. O co chcielibyśmy w tej sprawie prosić telewidzów, panie komisarzu? W tej sprawie przede wszystkim chcielibyśmy prosić telewidzów o skontaktowanie się z nami osób, które widziały mężczyznę przedstawionego na portrecie pamięciowym w okolicach ulicy Chodeckiej w dniu 5 lutego bieżącego roku, ewentualnie kilka dni wcześniej. Być może mężczyzna kręcił się okolicy tego budynku. Chcieliśmy także zwrócić uwagę na to, iż w czasie dokonania zabójstwa skradziono z mieszkania Sławomira Samsela radiomagnetofon Sony, czarny dwukasetowy typu 170MW o numerze 70-114-01. Nabywcę tego radiomagnetofonu prosimy także o kontakt z nami. I myślę, że zapomnieliśmy jeszcze o jednym, a mianowicie o tym, że jeżeli ktokolwiek rozpoznał w procesie pamięciowym personalnie kogoś i widział tę osobę w okolicach, to ta osoba jest nam najbardziej potrzebna, prawda? Najbardziej. Te osoby i inne osoby, które chciały pomóc w tej sprawie, proszone są o kontakt z Komendą Dzielnicową Praga, telefon 603 65 83, nasz numer telefonu 601 61 61 i telefon 997. A teraz nasza stała pozycja komunikaty kryminalne. Uwaga nabywcy nowych polonezów. Prosimy o kontakt tych z Państwa, którzy rozpoznają prezentowanego na zdjęciu mężczyznę, a kupowały od niego samochód. Mężczyzna ten posługiwał się sfałszowanymi dokumentami na nazwisko Adam Kowalik.
24 sierpnia 1989 roku w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginęła Anna Zawodna-Konik. Zamieszkała w Warszawie przy ulicy Lencewicza 5, mieszkanie 4. Być może pani Zawodna-Konik wyjechała za granicę. 1 września 1986 roku zniknęła licząca sobie wtedy 27 lat Grażyna Czeluska, mieszkająca w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 2. Również nieznane są losy Józefa Gołębiowskiego, który wyszedł z domu 13 marca 1985 roku. Józef Gołębiowski urodził się w 1958 roku, a mieszkał w Poznaniu przy ulicy Rolnej 23. W maju 1988 roku, a więc ponad 2 lata temu, wyszła z domu 28-letnia Marzenna Wojner. Zamieszkała w Chorzowie przy ulicy Wandy 41. Również jej los jest nieznany. W marcu tego roku zniknął 65-letni Stefan Cegłowski. Zamieszkały w Luboniu, województwo poznańskie. Może ktoś z Państwa może dostarczyć informację o którejś z tych osób. Prosimy o kontakt w Warszawie 601 61 61 lub 997 w całym kraju. I tyle komunikatów, a Państwa zapraszam do bierzenia materiału filmowego o jeszcze jednej sprawie zaginięcia, tym razem w Wałbrzychu. Wałbrzych. Tu, w przemysłowej części miasta, w zakładach urządzeń górniczych przemysłu węglowego, pracuje 35-letnia Renata Dudkiewicz. Jest suwnicowa. W pracy ma dobrą opinię, jest powszechnie lubiana i, jak twierdzą koleżanki, nigdy nie miała wrogów. Pani Renata Dudkiewicz mieszka nieopodal zakładu, w którym pracuje. Wraz z mężem i dwójką dzieci zajmuje dwupokojowe mieszkanie. Słuchaj, co mam ty zrobić? No, poczekaj troszkę. Ciągle mi się pamiętasz w tej kuchni. No wyjdź z pokoju. No już możesz odejść, no. Powiedz co zrób. A krew gdzie jest? Kup sobie. A pomidory? Kup sobie. Nie no, wezmę mi stąd, już. Już, odejdź, dobrze? Przestań. No. Weź mi stąd. Od kilku miesięcy niestety nie najlepiej układają się stosunki między Dudkiewiczami. Ostatnio pani Dudkiewicz myśli o rozwodzie. Cześć, Reniu. Co u ciebie? No wiesz, same problemy. A jak tam ta sprawa, wszystko, o, jak tam? Dopiero złożyłam wniosek. O tak, a wykupiłaś te pierścionki? O, wiesz, kupiłam. Bardzo ładne. No, ale co z tego, dzieci chorują. Chorują też. Dalej, nie wrócisz w poniedziałek, jak wrócisz, no, nie wiesz. Sama też nie czułeś najlepiej, ale zobaczyłam. No to fajne, życzę ci wszystkiego najlepszego. No, pa, i do... Pierwsze się wierzyłam jeszcze. No wierzę ci, no to cześć, pa. Cześć, pa, pa. Jest koniec czerwca 1989 roku. Od kilku dni pani Dudkiewicz jest na zwolnieniu lekarskim. W zasadzie całe dnie spędza w domu. Jest wreszcie poranek 29 czerwca 1989 roku. Tata! Tata! Gdzie jest mama? Mama? Co? No, mama wyszła. Wyszła, no. No wiesz, wyszła, no i przyjdzie może, no, na zakupy poszła, no. Obiecała nam zrobić jeszcze śniadanie. Poczekajcie, zaraz. Ja się ubiorę, wiesz, i poczekajcie w kuchni. Zaraz wam zrobię śniadanie, dobrze? No, to idźcie. Od tej chwili nikt nigdy nie widział Renaty Dudkiewicz. Proszę Państwa, sprawa podobna do tej, którą prezentowaliśmy z Warszawy z radości, prawda? Tam mąż zgłosił po tygodniu zaginięcie żony, a w Wałbrzychu? W Wałbrzychu sprawa została zgłoszona przez
koleżankę i kolegę zaginionej w kilka dni po jej zaginięciu, kiedy to zorientowali się, iż jest to nietypowa sytuacja dla tej kobiety, jak pokazano to w materiale filmowym, że dzieci bez opieki pozostawiła. Tak, dzieci zostały pozostawione bez opieki, poza tym była to sumienna, rzetelna pracownica i w przeszłości jej się to nie zdarzało. Czy, no to jednoznacznie, jeśli o mnie chodzi, przynajmniej sugeruje podejrzanego w tej sprawie, ale czy traktujecie sprawę jako zabójstwo, czy uznajecie taką możliwość, że rzeczywiście zaginęła? Od początku prowadzenia tej sprawy przyjęliśmy dwie co najmniej wersje. Jedna z nich to to, że jeszcze, że Renata Dutkiewicz żyje. Zajmujemy się również drugą wersją. W związku z czym chciałbym w tej pierwszej wersji zaapelować o pomoc. Może ktoś po 29 czerwca ubiegłego roku zetknął się z panią Renatą. Mogła ona przebywać w domu opieki społecznej. Ostatnie jej dni były dosyć trudne. Być może żyła, załamanie psychiczne. Tak, żyła w stresie psychicznym. Była załamana sytuacją związaną z zapowiedzianym rozwodem. I może po prostu chciała się być może chciała z domu, się tak, uwolnić od trosk. Uwolnić od męża. Ale z drugiej strony stoi to w kolizji z przywiązaniem do dzieci, tak, z obowiązkowością. Tak. Czyli również prosimy o pomoc w drugiej wersji. Tak. Proszę Państwa, ktokolwiek mógłby pomóc nam w tej sprawie, proszony jest o kontakt z Komendą Policji w Wałbrzychu. Telefon 20 285, 20 285 w Wałbrzychu. Nasz numer telefonu 601 61 61 i w każdym mieście telefon 997. Proszę Państwa, i pewna nowinka techniczna w naszym programie. Otóż jedna z firm, ja nie powiem, która, bo byłoby to reklamą, zainspirowana naszym programem z Berlina Zachodniego, mówiącym o pracy tamtejszej policji, o jej wyposażeniu, zgłosiła się do nas i zaprezentowała nam taki oto sprzęt. Urządzenie o nazwie Fotofon. Urządzenie to jest nowszej generacji niż to, którym dysponują nasi koledzy z zachodnio-berlińskiej policji kryminalnej. Chociażby z tego powodu, że pokazuje obraz w kolorze i można przekazać tak utrwalony obraz, jak i fotografię. Państwo widzą w tej chwili na monitorze obraz z kamery tego urządzenia. To ta kamera. Widać na tym obrazku po drugiej stronie Państwa, pana Michała Fajbusiewicza, operatora rejestrującego dzisiejszy nasz program. Przy pomocy tego urządzenia do dowolnego abonenta dysponującego takim samym urządzeniem po drugim końcu Polski, na przykład, można przekazać obraz bezpośredni, można przekazać przebieg rozmowy telefonicznej, można przekazać ślady linii papilarnych, fotografie przestępcy, fotografie pana Michała Fajbusiewicza, który już jest w tej chwili utrwalona w pamięci komputera tego urządzenia. Można ją również pokazać na za chwilę wywołującej się fotografii. No to gotowe zdjęcie. I gdyby policja dysponowała takimi urządzeniami, można było przesyłać między jednostkami błyskawicznie zdjęcia śladów linii papilarnych, zdjęcia poszukiwanych, zdjęcia zaginionych i bardzo ważne, pilne informacje. Nie musielibyśmy korzystać z usług kierowników pociągu lub poczty, co jest dość skomplikowane. Urządzenie to dedykuję swoim przełożonym pod rozwagę, bo myślę, że warto wyposażyć nowoczesną policję w nowoczesny sprzęt. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia i usłyszenia w ostatnią środę listopada. Być może w listopadzie spotkamy się jeszcze w programie specjalnym. Dobranoc Państwu.